No hejo! No wreszcie, hej, cześć Oleńko. No hejo, super. Cześć Słońce, jak tam? No fajnie, to przyjechałaś tak no. Cześć, wody. Chciałeś? Wszystko pozamykane na klucz. Lodówka, kuchnia, drzwi. My mamy kody, tak? Bo jest łatwiej. Nie trzeba chodzić z kluczem, więc Ola nie chodzi w nocy, nie szuka tego klucza. Ola ma dzisiaj 26 lat, nie? Więc ja mogę powiedzieć, że to jest 26 lat mojej ciągłej walki. Jest w ciągłym napięciu, jest zdenerwowana albo poddenerwowana tym, że nie może jeść, tak? Że jest cały czas głodna. Ona zje, ale ona i tak jest głodna, tak? I ona mi na przykład mówi, mamo, ja jestem głodna, daj mi jeszcze. Ja muszę wiedzieć, że już nie. Ja mam zdrową córkę, która jest młodsza od Oli. Wychowywana była zawsze w tym, nie możesz jeść, uważaj, schowaj się, idzie Ola, zjesz później, dostaniesz później. Także to jest tak naprawdę chory dom. Gabryś w czerwcu skończy 22 lata. Rano jak wstaję, to jem owsianeczkę. Mama mi robi śniadanie do pracy. Przyjeżdżam do pracy, zjadam sobie śniadanie, piję herbatkę i potem obiad w domu i kolację wieczorem. Muszę ogólnie no, pilnować się po prostu. On wie, na co jest chory, wie, że musi być na diecie, dba o to, żeby miał dużo ruchu. I to wszystko opowie. I nijak się to ma do życia i do stosowania tego. Na imprezach rodzinnych od jakiegoś czasu nie uczestniczę z Olą, bo to jest niepotrzebny stres, tak? Tam jest jedzenie. Niby Ola wie, że może zjeść trochę tego i wracamy do domu, ale to się nigdy nie kończy spokojem. Ona wraca do domu i chce dalej jeść swoje określone posiłki. Rodzina mnie wspiera, Olę też, ale to jest trudne. Jak tam u ciebie, Gabryś? Dobrze. Jak tam się masz do wyłożenia? O, matka się wykłada. Jest. Ola. Nie, takie same nie mogą być. Nie musi być kolor. Myślę, że musisz pociągnąć. Proszę. To ja mam w zdrowie? Jak był mały, to było najgorsze, bo w tej chwili no, nie chodzimy do sklepów spożywczych, bo no, to jest stresujące. Jak on stanął i mamo, kup mi tego lizaka, on kosztuje 20 groszy. To proszę sobie wyobrazić, jak się patrzyły na mnie inne mamy. Nie, tak nie pokazuj. Poczekaj, żeby... Nie. To ona położyła. Nie, kładź. Zjadła tyle jedzenia, które się jej udało wykraść, że pękł jej woreczek żółciowy. Jest, super. I teraz szukamy jeszcze coś. Jak ktoś sobie zostawił kanapkę na parapecie, to na pewno Gabryś ją zjadł. Niejednokrotnie zdarzało się, że na przykład szła chodnikiem i zobaczyła, że lód leży na ziemi, to schylała się i go lizała. Jak w szkole przechodził i leżały papierki, na przykład papierek po cukierku, to on szedł, ale nogą sprawdził, czy on na pewno jest pusty. W sklepie zabiera z półek, kradnie jedzenie, tak chowa sobie. W gimnazjum przeszukiwał plecaki dzieci. Tam, gdzie jest okazja, ona ją wykorzysta. Zadzwoń ten olej? Tak, dałam. Dostawcy, dobra, super. Także no i super, dobra. Ola była późno zdiagnozowana. Po ciężkich próbach i przejściach przyszła diagnoza. Zespół Willego Pradera. Jest to wada genetyczna i moje dziecko nie ma uczucia sytości. Jest cały czas głodna. Nawet nie miałam pojęcia, o czym do mnie pani doktor mówi, co to jest za jednostka chorobowa. Przypadek Oli jest dość trudny. Ola jest też upośledzona umysłowo, ma cechy autystyczne. Smakuje wam? Dobre? Dobra. Olusia? No to dobrze, jedzcie sobie. Zaraz się poubieramy i pojedziemy, tak? Okej. Okay. Masz wszystko na basen? Dla niej? Ręcznika nie ma. To ręcznik ma. Kilka lat temu zbliżyłyśmy się bardzo z mamami dzieci z tą chorobą. Dobrze się rozumiemy, spotykamy, wspieramy, bo to tak naprawdę jest jedyne miejsce, gdzie my możemy się czuć bezpieczne, rozumiane, akceptowane i nasze dzieci, tak? Bo są w swoim gronie. Odwiedzamy się regularnie, Edyta mnie, ja Edytę. Jak ja tu przyjeżdżam, Ola zostanie, ja sobie kilka dni w domu odpocznę, przyjadę po nią, wróci do domu i Gabryś przyjeżdża do nas i tak się wymieniamy opieką naprzemienną. Ta wymiana
opieki nad naszymi dziećmi jest bezcenna, to jest nie do opisania, zwłaszcza, że nie jest to takie proste, żeby oddać nasze dzieci pod opiekę, bo ja mam wspaniałą rodzinę, która mnie wspiera, dużą rodzinę, ale nie mogę dać Gabrysia do, na przykład do mojej siostry, ponieważ ona ma nieprzystosowany dom, ma kuchnię otwartą. Dzieci są szczupłe nasze dlaczego? Dlatego, że są pod kontrolą cały czas. Jak Ola przytyje, to ona po prostu umrze, bo wiadomo, konsekwencje otyłości. Nam, dzięki Bogu, udaje się Olę odchudzić. To są 2 kilo do przodu, 2 kilo do tyłu, ale na razie jeszcze się udaje. Ja jej nie mogę ująć jedzenia, którego już ma tak mało, tak? Więc to jest związane cały czas z ruchem. Tak, Ola codziennie, nieustannie musi się ruszać. Gabryś! Dla nas to są małe dzieci, które ciągle wymagają opieki, nadzoru, kontroli i chyba zawsze będą dziećmi i to się raczej nie zmieni. Podobało ci się? Co? Podobało ci się? No, duży basen, nie? No, ale pięknie przepłynęłaś, 4 baseny takie duże. Jest łatwowierny, podatny, strasznie na wpływ. Przed tym musimy ich chronić. Mieliśmy drastyczny przypadek, że dorosły chłopiec został oskarżony o molestowanie seksualne. Tam nawet nie było próby żadnej. Oni są jak osoby ze zespołem Downa, takie ciepłe. Oni się lubią przytulać i w ogóle. I to nie zawsze jest odbierane odpowiednio. Jak byłam na komisji lekarskiej i pan doktor przeglądał te papiery i mówi, no ale tak patrzy na niego, na mnie i mówi tak, proszę mi wytłumaczyć, no, dlaczego jest ubezwłasnowolniony, po co jest ubezwłasnowolniony całkowicie? Ludzie się dziwią, nie znając nas, a widząc Gabrysia sporadycznie, co my chcemy od niego, no. To taki grzeczny chłopiec, taki kulturalny, przywita się. Całe ich życie jest skoncentrowane na tym, żeby zdobyć jedzenie. No dobrze, dobrze. Dobra, super. Podnieś. I wszystkie do pudełka już teraz pochowaj. Musimy ich zająć czymś, na czym skupią swoje myślenie, swoje zainteresowanie. Dobra, dobra. I teraz jak przykleisz, to żeby rozstaw mniej więcej był taki sam jak poprzedniej deseczki. Pracuję w warsztacie terapii zajęciowej. Na przykład kleję płytki, na przykład maluję, przecinam, piłuję, różne rzeczy. To nie, że chodzi na warsztat, tylko on chodzi do pracy. Oni mają potrzebę funkcjonowania jak normalni ludzie. Mają potrzebę wypić kawę i oni tak chcą być postrzegani. Mi się wydaje, że już wszystko jest zamknięte, że już nie ma możliwości, że już jestem o krok do przodu, a jednak nie. Choroba zawsze uczy mnie pokory i mówi mi, nie, proszę panią, za daleko, musi pani się cofnąć i znowu próbować wyjść przed Olę. Już widać, że wiosna nadchodzi, bo przepiśniki wyrastają. Tak, żeby nie przymroziło. No. Jak a wy będziecie coś tam, wy macie tam jakieś ogródki na warsztatach? Nie uprawiacie nic? Nie. Pytanie, co z nimi, jak nas zabraknie? Nasze dzieci są coraz bardziej dorosłe. My sobie uświadamiamy, że nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzie jak nas zabraknie, mogłybyśmy je umieścić. Nie nadają się do takich klasycznych na przykład DPS-ów, bo one są nieprzygotowane, nasze dzieci. Chcemy z mamami wspólnie stworzyć dom dla naszych dzieci, gdzie będą bezpieczne. Ja się muszę śpieszyć. Z racji tego, że się rozchorowałam na chorobę onkologiczną i tak naprawdę nie wiem, ile mi czasu zostało, nie jest to rokujące, to tym bardziej potrzebuję teraz, po prostu natychmiast podjąć zadanie, które chociaż przynajmniej reszta matek pociągnie dalej.
Nasze dzieci nie mogą mieszkać w mieście, bo w mieście są same pokusy, są sklepy. Nasze dzieci nie chodzą na zakupy, nasze dzieci nie chodzą do sklepów, rzadko kiedy do restauracji oczywiście, bo to są niepotrzebne bodźce. Wyobrażamy sobie maksymalnie 8 osób w takim domu. Dom na pewno musi być gdzieś na wsi. Chciałybyśmy, żeby tam był kawałek pola, żeby dzieci mogły pracować, uprawiać jakieś warzywa, które potem moglibyśmy sprzedawać, żeby utrzymać się. Opieka w domu, no kto? No my. I tak już poświęciłyśmy swoje życie naszym dzieciom, więc jesteśmy gotowe na to, żeby tam zmieniać się oczywiście. To choćby co 2 tygodnie była każda, no to ile my mamy odpoczynku, nie? Jak sobie przeliczymy ilość tych mam. Taki mamy plan, tak byśmy to widziały. A ja idę robić kawę. Czy potem my możemy dać im kawę? Bo to już jest taka pora kawowa. Najcenniejsze dla mnie jest to, że Gabryś nie wie, co traci. Przede wszystkim nigdy nie był syty, więc nie zna tego uczucia. Proszę bardzo. Dziękuję. Z racji dzisiaj, że jest święto, gości, proszę bardzo. Fajnie? I bardzo łatwo go uszczęśliwić. On jest akurat dosyć pogodną osobą i tylko niezmiennie trzeba poświęcać mu czas. To będzie takie wieczne dziecko. Ola nauczyła mnie innego spojrzenia na świat. Ola nauczyła mnie doceniać słońce, dzień, deszcz, śnieg, cieszyć się z tego, że możemy wyjść, że mamy zdrowe nogi, że możemy chodzić. I tak naprawdę chyba pozwoliła mi być człowiekiem mimo wszystko. Nie wiem, kim dzisiaj bym była bez Oli.